Krzysiek, przede wszystkim witaj w Pucharze Świata. Troszkę cię tutaj nie było. Jak tutaj startować znowuż w tej randze zawodów? Bardzo fajnie, cieszę się, że mogłem tu przyjechać i skakać tu, bo po to trenuję i takie też miałem nadzieję. Cieszę się, że tu jestem i mogę skakać. No i jak tutaj się czujesz w Finlandii na skoczni Ruka? Fajnie się czuję, zimno jest, znaczy tak zimno nie jest, ale tak prawdziwie zimowo i sama przyjemność skakać tutaj, bo lubię nawet tą skocznię i ogólnie fajnie tu jest, podoba mi się. Jak te twoje skoki oceniasz, bo z tego ostatniego mówiłeś, nie do końca byłeś zadowolony? Nie byłem zadowolony po wyjściu z progu, bo byłem... On był podobny do tego pierwszego, co skoczyłem 102 metry, bo tak czułem, że tak samo to wszystko wyszło z progu. No chyba tam miałem dobre warunki, nie wiem, nie widziałem też wyników tam, bo coś nie działało to, ale tak podejrzewam, że musiały być dobre warunki i udało się mi to później wyciągnąć. No, w pierwszym skoku to, co skoczyłem 102 metry, to nie dość, że popełniłem błąd na progu, to jeszcze w powietrzu później się za bardzo dołożyłem, no i stłumiłem ten skok. No teraz się mi na szczęście dobrze, że się mi szybko przypomniało, że muszę się odciągać do góry, a nie pakować narty i udało się odlecieć. No, cieszę się bardzo. No, jak czuję, że co jeszcze tu można poprawić w tych skokach przed jutrem? Czy coś nad czymś będziesz pracował tu jeszcze z trenerami, analizując? Skoki trochę wychodzą za wcześnie i ja jestem też w szoku takim, bo ja się chyba nigdy za wcześnie nie odbiłem. Zawsze te skoki jak były nietrafione, to znaczy, że były spóźnione. No teraz jest tutaj, jest akurat na odwrót, ale może to w końcu wypośrodkuje i będzie dobrze. No za progiem też trochę za szeroko wylatuje. Muszę węziej te narty trzymać i biodro wyżej uniesione, bo też mam tendencję wpychania biodra w narty. A to są twoje pierwsze skoki na śniegu? Tak. Pierwsze 3. No to w takim razie jutro już może być jeszcze lepiej. No musi być, będzie, no takiej, bądźmy takiej myśli. No to dzięki, życzę powodzenia jutro. Dzięki i nie dzięki.